Właśnie wyszłam z Kauflandu. To są moje zakupy. Za chwilę zrobię filmik o tym, co kupiłam. Tylko przyjadę do domu. A nade mną jak zwykle samolot. Hej, witajcie. Zobaczcie, co się u mnie dzieje. Próbuję nagrać filmik, bo byłam dzisiaj w Kauflandzie. Nie wiem, czy słyszycie. Po prostu jest fantastycznie. Ciągle ktoś coś remontuje. Po prostu już nie mam siły. Ale nie wiem, spróbuję wam nagrać, ale to chyba jest mało możliwe. Kupiłam kilka rzeczy, ale więcej kupiłam, tylko później chyba to pokażę. Dzisiaj tak, cukierki mam. Czekoladę. Dwie zupki z takich słodkich rzeczy, jeszcze mentosy, bo były na promocji, a resztę to wam później pokażę, bo po prostu muszę przynieść te rzeczy, a poza tym wątpię, żebyście coś słyszeli. Ale jeśli ktoś z was też ma podobne problemy, na przykład wracam z pracy i po prostu cały czas słucham takiego czegoś i jestem zmęczona, jak ktoś ma podobne problemy i musi ciągle słuchać takich remontów, to dajcie znać. Możecie dać kciuka w górę na pocieszenie dla mnie. I w ogóle możecie napisać też w komentarzach, czy też was to tak denerwuje. Ja rozumiem, że ktoś musi zrobić remont, ale no po prostu przez 20 lat ciągle słuchanie czegoś takiego, no to jest jakaś masakra. A więc witam jeszcze raz i zapraszam na hall. Food haul z Kauflandu. Mam tutaj dwie siatki, dwie reklamówki rzeczy, które kupiłam. Więc tak, tutaj są całe moje zakupy. Pierwsze to są tak frytki Golden Longs, później klej, taki mały klej do klejenia, glue stick to jest chyba, tak mi się wydaje, tak. O, tak. Będzie ciężko złapać ostrość. Później tak, taka mała oliwka była na promocji. Oliwka z bazylią, więc sobie wzięłam. Serek mozzarella, seler naciowy. Tutaj kupiłam sobie taki worek próżniowy. Były też na promocji po 2,99 jakoś tak. Więc stwierdziłam, że się przyda gdzieś, żeby po prostu spakować jakieś rzeczy zimowe. I to jest 25 x 45 cm. Także no zobaczymy, czy będzie dobry. Później tak, cukinia, taki jogurt do picia. Też właśnie Primo, z tych jogurtów, co ja zawsze kupuję, ale ten jest bez laktozy, więc postanowiłam sobie spróbować. Mleko light, zagęszczone, niesłodzone. Koreczki ze śledzia z oliwami, coś takiego, nie jadłam jeszcze tego, więc kosztuję. Dwa banany, serek wiejski, jogurt grecki i dwa zwykłe jogurty, maliny, borówki do jogurtu i do smoothie, takie winogrona bezpestkowe, cukierki trufle, trufle kawowe. Teraz też są na promocji, więc i są dobre, bo że kiedyś kupowałam. Później tak, trzy kiwi. Mleczko familijne, takie waniliowo-czekoladowo-truskawkowe. Później trzy zupki serowe, przyprawy, koperek, cebula granulowana i curry do jajecznicy. I pizza mozzarella. I właśnie jeszcze zastanawiałam się, czy by sobie nie wziąć tutaj cztery sery, bo tamtą też lubię, ale w końcu wzięłam tą, zobaczymy, czy będzie dobre. No i tak. No i to jest właściwie wszystko. Także całe moje zakupy. Może ktoś się czymś zainspiruje i też sobie kupi, chociaż to są zwykłe rzeczy. Więc żegnam się z wami i do następnego filmu. Jeżeli możecie dać łapkę w górę, to będę bardzo wdzięczna. Także żegnam się z wami.